jakby tak była jak ty na stole. Ale czemu tu pani mieszka? Janusz, nie naprowadzaj mnie, bo wiesz o czym ja mówię. Wiem, wiem. Wiesz o czym ja mówię. Ale jakby mnie tu przyszło mieszkać na stałe z powodu samej tej policji, ja bym ich kurwo wybiła wszystkich. A? Upokorzenie, nie? Tak. Tak człowieka sponiewierać. I to za co? Żeby mieli za co, żebym zrobiła jakieś przestępstwo, to wpierdol i do kajuty ją zamknąć. No. A pani miała ile? Ile pani dzisiaj miała tych? 8 Prince Polo, 11 Pawełku. Do widzenia. Jedne rodzynki, jedne krówki. A komisarz to jak zobaczył torbę z majątkiem, to się chycił tak za głowę i po francusku. A ile ich było? 4 rowerzystów i samochód, tak? Dwóch. To 6 policjantów. A co powiedziały? Jeszcze tłumacza brali. A tłumacz to był na milicji. Na milicji jeszcze, tak? Dzwonili chyba po niedbawo, co? No tak, no proszę państwa, nagonki są, słyszy się za co. Pewnie jeszcze pani Pawełki porozrywali i narkotyków może szukali. Bo już Arabów nie ścigają, tylko biednych ludzi. No. Pod polskim kościołem w Paryżu. Dla siebie i klonowiaków Janusz Pianka z Paryżu. To pójdę do ciebie czołgać, choć do tego nie dojdzie. No. Czołgać się, Kasia, daj kromeczkę chleba, ale ja już tu torby nie wystawię. Koniec! Ja już te przyjemności nie zrobię. Ja się siądę w kościele.